To były dwa dni pełne zabawy. W Krzyżowej Dolinie zorganizowano festyn z okazji odpustu, a na uczestników czekało wiele atrakcji. Udało nam się kilka razy, że festyn ten letni, nazywamy to też odpustowy, zaczynamy od mszy. W tej naszej tutaj kaplicy, ona jest poświęcona świętemu Liburiuszowi i właśnie jutro przypada jego wspomnienie. Także ksiądz proboszcz akurat mszę odprawił. No, dobrze jest po prostu zacząć świętowanie od udziału w mszy. Program jest bardzo fajny. W tej chwili występuje orkiestra z Domu Kultury w Ozimku. Później mamy występ zespołu Kaszmir. A potem mamy występy takich solistów, naszych solistów, którzy występują też w zespołach. Ale nasze dziewczyny będą się właśnie pokazywały, jak one śpiewają w swoich folkowych piosenkach. W organizację wydarzenia włączyło się wielu mieszkańców, którzy jak zwykle zadbali o odpowiedni poziom wydarzenia. My jesteśmy taką wioską, którą skupiamy inne wsie do siebie. Mamy tutaj dużo do przedstawienia. Mamy swoją kaplicę, mamy takie miejsce, takie źródełko. Tutaj bardzo dużo ludzi jeździ rowerami przez naszą wieś, zatrzymują się i się pytają, co tu jest, bo to jest tak, dla nich takie duże zaskoczenie, że taka mała wieś, a jest taka aktywna. Każdy się stara coś zrobić. Najmłodsi mogą uczestniczyć w specjalnych warsztatach organizowanych przez miejscową jednostkę OSP. My co piątek przez całe wakacje teraz organizujemy dla dzieci w naszej remizie takie spotkania o 17, 2-3 godziny, spokojnie, mamy co z nimi robić, poznają sprzęt, wią, co, jak już pomału się z tym obchodzić, do czego wąż służy i tak dalej. Także działamy z tym ostro i zainteresowanie strasznie duże, naprawdę. Festyn odbył się dzięki wsparciu gminy Ozimek. Chętnie właśnie wspomagamy organizacje takie jak sołectwa, rady sołeckie, sołtysów, a tutaj do tego jeszcze przyłączyły się pozostałe organizacje z sołectwa Krzyżowa Dolina, czyli OSP, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi, DFK. I myślę, że całe wydarzenie, całe przedsięwzięcie osiągnęło bardzo wysoki poziom. W czasie wydarzenia nie zabrakło młodych talentów oraz znanych już szerszej publiczności wykonawców. Tak, będę występować, mam swój taki trochę mini recital, bo śpiewam aż 6 piosenek, ale folkowych, myślę, że każdy je zna i mam nadzieję, że się będzie wszystkim podobać. A kolejny festyn już za rok.